Cześć, tu Karolina. Dzisiaj otwieramy 24 okienko. I tak jak myślałam, jest to karteczka, tylko że otwieramy tutaj tą kopertę, którą już naszykowałam. Taki leciutki teraz ten kalendarz jest. Takie pudełeczko leciutkie już. Nagrywam w nocy, bo jeszcze nie śpię, a chciałabym jakoś lepiej zebrać myśli niż do tej pory. Przy was, no jednak muszę ciągle pilnować, czy czegoś mi nie biorą i gadają też te moje dzieci, więc na tyle, o ile mogę teraz w nocy zebrać myśli, jest chyba druga po drugiej, no to chciałabym w miarę z sensem do was mówić. Także nie czekam do Wigilii. Otwieram sobie teraz na zakończenie tego dnia. I tutaj widzę już takie materiały. Nie, papier samoprzylepny do rękodzieła. Ale on jest taki jakby materiałowy, mi się wydaje. Nie piszę papier, ale aż otworzę, bo wygląda mi ten materiał. Taki on jest właśnie, te różowe jest takie jakby materiałowe, a tutaj te błyszczące jest świecące, złote. Tutaj jest takie kropeczki fajne, kokarski, serduszka też są fajne. Aha, i tutaj są z tej strony. Tutaj jest taki różowy, tak jak ten. Kropeczki takie biało-zielone, taki jasny, miętowy. To chyba nie jest biały, mi się wydaje. Tutaj takie różowe i niebieskie serduszka. Więc jest niebieskie, różowe, fioletowe, różowe i takie granatowe, powiedzmy, że białe, no, może tak mi teraz te światło, i takie fioletowe i brzoskwiniowe, takie liliowe. Więc tak, można na jakieś grzbiety ich korzystać, zobaczymy, co mi tam przyjdzie do głowy. Będę czekać na swoją kolej. U mnie tak jest właśnie, że czasem coś leży, a nagle mi coś przyjdzie i robię. To są takie zawieszki fajne na choinkę. Taki reniferek i Mikołaj w aucie. Więc jutro sobie powieszę na choinkę. Taka gumka, wow. Taka tęczowa też. Ale fajna. Nie wiem, czy to jest ta sama, co już miałam. Nie, to było inny kolor, bo tutaj mam akurat. Ale też z taką złotą, srebrną nitką. Ale taka, wiecie, inna. Ona jest taka grubsza i taka jakby mniej marszczona. Fajne, ciekawe. Fajnie to wygląda. Dziękuję. Może sobie to wysypię. Jeszcze coś wyciągnęłam. Taki ten marmurkowy papier. Fajne. Na jakieś tło, czy nawet na jakieś skrapki.
wyciąć sobie jakąś rameczkę albo coś takiego, to może ciekawie wyglądać. To ma fajny kolor, podoba mi się. Taki miks zielonego, no i ten żółty też mi się bardzo podoba, fajny. No, ciekawe, nie widziałam tego wcześniej, chociaż czasem bywam w kuku. Wszystko odkładam. Owocowa matka. Ale fajnie. A właśnie sobie myślałam, żeby jutro sobie zrobić właśnie rano jakoś taka do nakładania. Fajnie, jeszcze nie miałam nigdy takiej właśnie, że gotową matkę, żeby założyć, więc fajnie, ciekawe. Kokosowa. No fajnie, fajnie. Super. A tutaj jest z taką wstążeczką welurową. Materiał. Wow. Ale czad. To też na jakąś okładkę można. Kiedy właśnie ostatnio Paulina Kowalewska robiła właśnie z takim granatowym. I tak mi się podobał. A ja tutaj mam zielony. Taki beżowy. One takie mięciusie są. I tutaj taki. Ten i ten są takie bardzo mięciusie, a te są takie trochę mniej jakby, tak się wydaje. Taki beżowy. Jak on się nazywa? Burgundowy? Nie, nie wiem teraz. Wyleciało mi takie wino, takie jaśniejsze, beżowy i zielony. Super. Ale czad. Nie widziałam nigdy takich ten większych materiałów. Nie wiem, czy to Kasia gdzieś dorwała, czy to z jej zapasów. No, pozlepiali mi magnesy. Właśnie przed chwilą siedziałam i próbowałam je odczepić, ale pełno właśnie tych małych elementów mi tutaj. Pojechałam dzisiaj na zakupy sobie sama dla odmiany i wróciłam i właśnie widziałam, że coś się tutaj działo, bo były też rozrzucone środki do kwiatów. Fajne, to jest taki mglusie w dotyku. Mega. I tutaj taka niebieska też z dzwoneczkiem i też z tym. Tak jak ta zielona. Powiesimy sobie może na choinkę. Fajne. I one też są takie puchate, mięciusie. Takie nitki. Fajne. Ja tą właśnie tutaj mam trochę ciemniejszą. Ale no fajnie, dobrze mieć taką właśnie. To jest taka bardziej siwa. Taka biała. I to jest chyba ten sam kolor, ale ta chyba jest jakby ciut grubsza, tak mi się wydaje. Ekstra, fajnie, to się zawsze przyda. Ja uwielbiam takie właśnie dodatki. Mamy, patrzę, takie dwie buteleczki, żeby mi tutaj nic nie umknęło. Też fajnie, też lubię bardzo. Takie zielone perełki, fajnie, bo takich nie mam. Takie szmaragdowe, jakby ekstra. Piękne kolory. Tu chyba Kasia wiedziała, że ja lubię zielone. A zresztą mówiłam jej chyba, że lubię zielony, bo jak się pytała o te czapeczki i o te kordonkowe wianuszki malutkie. Także chyba no, chyba zapamiętała i specjalnie mi dała zielone, także super, ekstra. Piękne to są kolory. Fajne. Taki alfabet na kostkach. Można sobie ułożyć nawet jakieś na kartkę, czy na album jakieś słowo. Fajne. Super. Taką białą gumeczkę jeszcze też. Super. Taka bardziej wyjściowa może.
Fajna. A tych gumeczek będę miała. Chyba się z kimś podzielę. Może komuś włożę do prezentu. Zobaczę. I taki... taki sznurek kulkowy. Też super. Nie widziałam też takich w sumie. A więc fajnie. Też do grzbietu gdzieś tam można... przepraszam, zamontować. Już jestem trochę zmęczona. Wczoraj poszłam, nagrywałam ten głos. Nie wiem, po piątej chyba poszłam spać. No a już o 8 byłam na nogach. I takie memory. Karteczki. Także też muszę sobie w końcu zrobię taki notesik jakiś fajny na te karteczki. Kiedyś ich miałam pełno. Ojejku. Przepraszam, ale kiedyś ich miałam pełno, ale właśnie teraz, no tak, mam takie stare ze szkoły jakieś bloki, więc je zużywam. Ale te są fajne, bo można je sobie przyklejać. Ja to zawsze lubiłam, że do telefonu czy gdzieś sobie przyklejałam zawsze. Także tyle dobroci dzisiaj od Kasi w 24 okienku. Super, te są fajne i ta jedna była tylko. Ta czapeczka piękna, no i te materiały, no piękne. I ta maska, jak ja się cieszę. No to już jutro na pewno sobie zrobię tą maseczkę. To zostawię na wierzchu, żeby chłopaki jutro wieszali, jak mąż przywiezie choinkę. I te gumki dwie. Także to tyle dzisiaj. Mam dograny głos do zdjęć, ponieważ no, wysłałam Anicie kartkę i zapomniałam no taki jakby nagrać filmu do niego, do tej kartki. No a później właśnie robiłam tą bombkę taką, co Władek, nie, może ktoś kojarzy, chciał przynieść tutaj, bo wiedział, że to jest nowe i że to będę chciała pokazać, ale nie mogłam jeszcze tego zrobić, no bo nie było publikacji tam na blogu Kreatywnym Świata Pasji, więc też nie dograłam tego głosu, znaczy filmu do tego jakby opowiadającego o tym, ale są zdjęcia. No tak spontanicznie dałam sąsiadce naprzeciwko tutaj w bloku. No i potem dopiero następnego dnia się zorientowałam, że nie dograłam, nie nagrałam tego filmiku z tą bombką. No myślałam, że będę to, wiecie, pokazywać razem z otwieraniem jakiegoś okienka. No ale przykro mi, no trudno. Taka jestem. Czasem rozstrzepana. Także musicie mi to wybaczyć. Taki już mój urok chyba przez te dzieci mi tak zostanie. Kiedyś byłam taka zorganizowana, notowałam wszystko, wszystko takie miałam poukładane, punktualne w ogóle. Nigdy się nie spóźniałam, a teraz z tą dwójką, no to cały czas mam taki, jak to się mówi, baby boom. Tak się na to niby mówi właśnie, że jak po porodzie, że ciągle tylko dzieci. No i ja też tak trochę jeszcze w tym jestem, nie wróciłam do pracy. Ciągle się zastanawiam, jaki jest dzień tygodnia, jaka jest data, nigdy tego nie ogarniam. No ale nie powiem, żeby mi to jakoś bardzo ciążyło, po prostu zdaję sobie sprawę, że właśnie no komuś to może bardziej przeszkadzać niż mi. No ja się z tego tylko śmieję, wiem, że to kiedyś minie, więc no
więc tylko żarty mi z tego zostały. Także na dzisiaj to tyle. Za chwilę będziecie mieć pokazane te prace. Także dajcie znać, co myślicie. I tutaj widzicie kartkę, którą zrobiłam dla Anity, ale połączyłam ją z wyzwaniem na Midform Casting z użyciem 3 metali. Trzeba było zrobić pracę i ja tutaj zamknęłam za połówką medalionu ten obrazek jelenia i dałam tam kometę. Zrobiłam z tego shaker, jest laska i bucik, skarpeta świąteczna. I tak to wygląda. To są papiery Karoliny Bukowskiej, tej nowej kolekcji w tym roku, którą wydała. A tutaj jest taka bombka, którą robiłam na wygraną z parasola. I mogłam zrobić inspirację na bloga kreatywnego, no i skorzystałam z tej okazji. Bardzo ciekawe doświadczenie, tak pisać właśnie o swojej pracy. No i tutaj są sanki ze skrapińca, choinka wyembosowana z laserowelowe. No i taka kompozycja u góry z ostrokrzewami. No w środku jest taka czapeczka słodka od Kasi Monlabi, którą dostałam. Po esencję też od niej. No i wszystko takie bardzo ośnieżone. Także tak się prezentują te prace. Dajcie znać, co myślicie. No ta kartka mi się bardzo podoba. Zresztą ta kula też. Pierwszy raz coś robiłam takiego. Takie to było bardzo ciekawe i no też wymagało jakby ode mnie więcej wysiłku trochę, no ale jestem zadowolona. Mam Anicie też się podoba ta kartka, więc bardzo mi miło. No sąsiadka też tą pracą była zachwycona, no tak niespodziewanie w sumie wyszło, no ale cieszę się, że tak też spontanicznie mogłam kogoś jeszcze dodatkowo obdarować przed świętami. Także też mnie to cieszy. Ta bombka z ptakami też dałam ją mojej mamie, też na takim haczyku ją powiesiłam. Także też się cieszyła. Także fajnie. Dajcie znać, co myślicie też o tych pracach. Wiem, że pewnie dzisiaj nikt tego nie obejrzy, albo dopiero późno, gdzieś tam pod wieczór może, jak już przed zasypianiem. Także dziękuję za ten czas spędzony ze mną, taki no, dla mnie intensywny. Może nie codziennie publikowałam te filmy, ale no ale dużo częściej i no jestem też trochę z siebie dumna, że tak mi się udało. I życzę Wam zdrowych, pogodnych świąt. Przede wszystkim właśnie dużo zdrowia, mało stresu, żebyście się nie stresowali za bardzo, o ile to możliwe. No i do zobaczenia po świętach. Na pewno po świętach od razu Wam wrzucę filmy z rzeczami, które robiłam dla Kasi i dla Anity, bo też mam film nagrany. No i z albumem, który robiłam właśnie w trakcie tego vlogmasa, przez co tam właśnie miałam taki napięty bardzo grafik przez parę dni. On był właśnie na święta. To miał być prezent, więc no musiałam wysłać jeszcze go wcześniej, także go też zobaczycie. No i tyle. Tak myślę, że postaram się w przyszłym roku więcej rzeczy dla Was tutaj pokazywać.
Mam nadzieję, że mi się to uda. I no i też na nowy rok, jeżeli no może być tak, że do nowego roku nie będzie nic nowego. W sensie, że takiego świeżego nie nagrywane wcześniej filmy, więc też dużo kreatywności w nowym roku Wam życzę, żeby ta cała sytuacja, która się dzieje na świecie, się unormowała i żebyśmy mogli wrócić właśnie do normalnego życia bez strachu i bez obaw żadnych. Także to tyle. Dzięki bardzo, naprawdę jestem zadowolona, zmęczona, ale zadowolona z tego czasu, który z Wami tutaj spędziłam i dla Was, którego wygospodarowałam w ciągu dnia. Także dzięki jeszcze raz naprawdę tym, którzy oglądali. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!